paczki. Zobaczcie, dwie paczki i jeszcze tak naprawdę książkowo za mało. Czyli zwracam uwagę na to, żeby jak podchodzicie do tego, do piwa dolnej fermentacji, to na pewno dokupywać jeszcze jedną paczkę droższą. Znaczy na kopie. I tu wychodzimy, dlaczego piwa są drogie dla Gary. Droższe od ale'ów. Bo drożdży. Bo drożdży więcej trzeba. Bo z temperaturą w browarze nie ma problemu. To już nie ma jakiejś różnic w procesie już produkcyjnym między ale'em a lagerem, nie? Ale tu trzeba się bawić ze świeżym chmielem. No i trzymać niskie temperatury i więcej drożdży. No ale też trzeba te temperatury trzymać, jest mniejsze wahania są. No. Bo w ale'u to jak ci tam skoczy o 2-3 stopnie w taj nazad, to no, jakoś to będzie. A tutaj trzeba te, ile do, jaka jest historia ta? Pół stopnia? Pół, no, to maksymalnie. No to utrzymaj przez... w chacie? W chacie. No, niemożliwe. No. Znaczy bez sprzętu niemożliwe, no jeżeli ktoś ma, nie wiem, lodówkę pustą, ale... mieszka sam, no to sobie wrzuci fermenter do lodówki, ustawi i ma. Jak może ustawić na lodówce? No jak mi się na przykład prąd skończy. No to koniec. To koniec. No ale w browarze też może, nie? Też może. Też. No, to tak mniej więcej omówiliśmy temat z początku, tak mi się wydaje. Czyli tak, zesiurtowane ziarno na bardzo... Im bardziej zesiurtowane, im bardziej miałkie, tym większa wydajność, krótko mówiąc. Bo więcej wyciśniemy z tego... Nie bójcie się siurtować na mąkę. No przy tym, przy... Chyba, że robicie żytnie, no to nie. Przy tradycyjnym wysładzaniu, albo na recyrkulacji, jak jest jakiś sito, no to będzie problem. Ale tutaj z tym workiem nie powinno tego być. No jeszcze będziemy to przerabiać. Drożdże mówiliśmy, co tu jeszcze? Ja coś jeszcze miałem w temacie tego takiego wystartowania. Woda zmodyfikowana, nawet ta kupna. Czekamy do temperatury 72 stopnie i wtedy będziemy wrzucać słód. Ale ja coś jeszcze tu miałem do powiedzenia później. Przy tym profilowaniu wody alkaliczność wyjdzie nam na poziomie 136,3 ppm. Balans siarczanów do chlorków, mam tutaj informację, bardzo słodowy. Ale to masz tylko... Czyli będzie słodowy. Czyli tak jak powinno być marcowy. Wiesz, że twój kanał już przestał być kanałem dla początkujących piwowarów. Zaczął być kanałem dla piwowarów takich bardziej alkoholików. No właśnie nie, takich bardziej wybrednych, no. Że podchodzą do tematu konkretnie. Wiedzą czego chcą i to, to dostaną. Czyli tak, wody mamy już... O kurde, ale to właśnie problem będzie z tym gardłem goruszyć, ci powiem. Ja myślałem, że jak są, tak są rączki, to one są chłodne. Nie, bo widzisz, tutaj płomień wyratuje. Ale to jak zgasimy płomień, to stygnie szybko. No podobno fajnie się w tym worku właśnie robi, bo tam praktycznie nie trzeba sterować temperaturą, tylko co pół co raz na pół godziny trzeba zamieszać, czyli raz tylko. I potem wyciągasz go i od razu gotujesz. A czy to prawda? Zobaczymy, jak to będzie. Może się okazać, że wszystkie brewmeistery i te wszystkie sprzęty, te regulacje i inne sraty taty będą całkowicie niepotrzebne, wystarczy kupić po prostu kawał worka i załatwiona sprawa. Skoro w Stanach to robią, to chyba... No Amerykanie się znają na piwie. Coś w tym musi być. No dobra, to co? Czekamy do wody i generalnie połączymy się, jak będziemy wkładać do garka. Dobra, pierwsze 30 minut minęło. Nadejszła wiekopomna chwila, ten moment i tak dalej, i tak dalej. Czyli w połowie godzinnego... Jak to nazwać? Zacieranie. Czy my zacieramy w ogóle? No, czy my wyjęliśmy ręce z kieszeni podczas tego 30 minut? Zaworkowujemy. Zaworkowujemy się. Stwierdziliśmy fakt jaki po 30 minutach? Że temperatura stoi. Tak, 38 stopni. Jak stoi, to zawsze dobrze. No? 68 stopni. Tak. Czyli proces jest pod kontrolą, jak to mówią proces, bo na Barbara się mówi proces. Pilnuje procesu. Czyli mamy 68 stopni, temperatura
Zaraz sprawdzę, czy taka, jaka ma być, czy to jest idealna temperatura. Szczegóły zacierania. 68,9 przez 60 minut. No było trochę wyżej na początku. No to wszystko idzie na razie jak po maśle. Będzie słodszy. Jak po jagrze, nie? Jakie masło lubimy? 82%. Takie, które jest... Irlandzkie. Prawdziwe, znaczy w sensie zrobione z mleka, a nie z... Czyli jednoskładnikowe. Tak. Dobra, to czyli tak. Mamy to, co trzeba. A czy pH zmierzymy dla jaj? Zmierz pH. A tego całego roztworu? Tak. Czy opada, czy rośnie? Było 7,7, tak, nie? Z bólem. Nie wiem, czy nie uszkodzi się ten. Pamiętasz, co mówił Robert? On to... Tam było 60 ile stopni? Czy do 70? No, kit tam. Jeżeli są w gorszych warunkach, wydaje mi się. Zaraz skoryguje się temperatur. No, opadło pH, trzeba powiedzieć. No bo chyba jest zawsze trochę kwaśne. Tylko. Idzie w dół trochę. Jak rośnie temperaturę, to idzie w dół. No to będzie 6,2. Nie wchodzę w szczegóły, nie? 6,3. No nie, 6,3, ja. Czyli opadło o 1 stopień, nie? Było 7,7, tak? Tak, coś takiego. A jest 6,29. No będzie do 3. I stanęło. Do 3 pójdzie, no. No i iść. 6,27. Nie mieszaj! 6,26. Dobra, 6,3, no. Podkolorujemy trochę. Ale temperatura ciągle trochę rośnie. Sprawdzamy? 6,3, jest 6,3. Czy się zatarło? Było 6,3. Myślisz, że jakby ten, to już no, to był koniec? No myślę, że pół godziny stryknie. Ale to już jest tylko kombinowanie. Położymy. Trzy próbki komisyjnie. Pół godziny. Czy to styknie? Jaka jest wydajność enzymatyczna słodów? Jak tam zbiory się mają? No wczoraj rozmawialiśmy na temat słodów dość dużo. No to dawaj tu gdzieś. No są kropelkę. Ale lato było takie, jakie było. To jest roztwór, który powinien zabarwić na czarno, tak mi się wydaje. Czy na obrót? Właśnie na czarno, bo raz się zdziwiłem, wręcz przestraszyłem. No, czyli czarne, jak jest czarne, to jest okej, tak? Tak. Im jaśniej, tym gorzej. No tak powiem ci, tak średnio bym powiedział. Sprawdzimy po tym. Według mnie się zatarło, no, ale to potrafi być ciemniejsze chyba. No to może jeszcze poczekajmy. Ja nie będę niszczył próbek, sobie te trzy doklapiemy na koniec. Okej. Okay. No tu sobie postawimy. Myślałem, że chcesz to wlać. Czekaj, wiesz co? Ja proponuję trochę to przebełtać. Trzymam. Ale to faktycznie jest luźne w tym worku. Nie jest takie zbite. Ty, to może być wydajność jednak. No zobacz. To jest luźne. To się przepłucze, zobacz. Coś w tym musi być. Znaczy wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że skoro jak, bo mówimy o tym, o czymś, co kupujemy w sklepie, jeżeli wężyk z oplotu, taki bardziej solidny, potrafi kosztować około 100 zł, a to kosztuje 120-130, to jeżeli potrafimy osiągnąć to samo, a tu jeszcze się, wiesz, trzeba męczyć, przelewać, drugie wiadro i tak dalej, no to po cholerę. No. Albo budować jakieś recyrkulacje. No, na przykład, nie? To już mówiłem. Tylko, że to druga sprawa, że ja sobie po prostu lubię spawać. No nie, no to jest też fajnie. Ktoś powie, nie, no to jest moje hobby, ja mam prawo, ja chcę się taplać. No i to okej, okay, no. Ale jeżeli można sobie w domu ułatwić życie, bo ja cały czas jestem takim, jak to Tomasze, małej wiary człowiekiem i no nie wierzę, że to będzie taka sama wydajność. Chociaż dostałem odpowiedź ze sklepu, uwaga. Już myślałem, że ona zniknęła. A dostałem odpowiedź ze sklepu. Dostałem odpowiedź ze sklepu.
Gdzie ta pani mi odpowiedziała? Może jakoś poszukam, bo zapytałem się o wydajność. Czekaj, no to było chyba stąd. Ostatnim czytałem, no. W Płocku. No to było chyba... O, jest. Pani Małgorzata napisała tak. Dzień dobry, wydajność według doniesień powinna się zmieścić w przedziale 74-85% i mam nadzieję, że tyle będzie. Powodzenia. Czyli no jeżeli tak będzie, to chłopie, to wiesz, to masz 2 godziny w takich warunkach standardowych, kiedy mam drugie wiadro, przelewanie, wysładzanie, to masz 2 godziny Perpetuum mobile. No, mój rekord był 4,5 godziny. On to sprawdził do końca. Kiedyśmy zaczęli? O której? 11? No. No godzina, tego nie przyspieszysz. Godzina musi się zacierać i zobaczymy, czy za godzinę będzie koniec. No ja, jeżeli chodzi o... No tak, bo to tak, nie musisz ciągnąć pod 80 stopni, żeby A czy pan to sugeruje, żeby podgrzać do 75, nie? Przez 7 minut trzymać na 70, przez 10 minut trzymać na 75. Aha, żeby ten program jest ustawiony, krótko mówiąc, na... Jednak na... Bardziej słodko? Na BIAB, nie? Czyli breath in a back. Aha. Bo jak to zrobię na full body, nie? Tak zacieramy, nie? Bo są też infuzje i tak dalej, wszystkie te stopnie. Dekokcja oczywiście, czy temperaturowe zacieranie. A jednak jak BIAB, to on się jakoś sam tu ustawia, czyli sugeruje, żeby jednak podgrzać. Do 75. No z dekokcją to się właśnie Tomasz... Ja robiłem raz taką dekokcję. No Ryszard był zachwycony dekokcją. Wyszło fajnie, tylko że ja wiem, no jest tyle pieprzenia, że... No jest zabawa, bo to mi... Bo tu tabolet na dwóch gotowałem. Tak. No, pilsa robiłem i szczerze powiedziawszy nie wyszedł. Z dekokcji? Nie, zakażenie się udało, ale wydajność faktycznie była z innej bajki. 92% wyszło mi na dekokcji wydajności. To prawie browarowa. 101. I taka jest wydajność na browarze. W pewnym browarze, gdzie to zmierzyłem. No ale to... W Polsce, w środkowej Polsce. Ale to wiesz, tam się robi to dla pieniędzy. Tam musi być wydajność. No, to czekamy na końcówkę i łączymy się. Przy czym? Przy wysładzaniu już, nie? No, przy wyciąganiu wora. Z majtek, kurde. No. Dobra. Nie.